Zablokowana droga, wytyczone objazdy, czarny dym i duże płomienie. Na ulicy Sienińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim przed południem spłonął dostawczy bus. Jak ten pożar wyglądał? No dość nieciekawie. No, dymu było dużo. Bardzo się paliło? Duży był ogień? No spory. Cała przednia kabina była w ogniu. Czyli niebezpiecznie to wyglądało? No niebezpiecznie, a tym bardziej mam tu i obok. Tak już powiem, jeżeli by się to zajęło, no to było niebezpiecznie. Ze swoimi samochodami uciekałem na podwórku. Zarzewie ognia znajdowało się najprawdopodobniej w przedniej części samochodu. Doszczętnie spłonęła komora silnika i szoferka. Kierowca, z tego co się dowiedzieliśmy od niego, poczuł jakiś swąd w kabinie, zatrzymał się, w tym momencie zaczęły się dodać płomienie, podjął próbę gaszenia gaśnicami proszkowymi, nieskuteczną. My musieliśmy ugasić samochód, do tego dostać się do przestrzeni bagażowej, która była zamknięta. Tam część paczek, ponieważ to jest samochód firmy kurierskiej, część paczek była nadpalonych, musieliśmy je wydostać z samochodu. No. Dzięki szybkiej interwencji strażaków pożar udało się opanować. Groziło to wybuchem? No wybuchem raczej nie, z tego względu, że to jest samochód, który jest napędzany olejem napędowym. Gdyby był napędzany benzyną, byłaby sytuacja troszeczkę inna. Natomiast niebezpieczeństwo jak najbardziej było dla kierowcy, prawda? Mógł nie zdążyć z tego auta po prostu się wydostać. Pożar gasiło 3 zastępy strażaków. Na miejsce został także wezwany zastęp ratownictwa chemicznego, który usunął resztki paliwa z rozszczelnionego układu paliwowego. Kierowca busa nie ucierpiał w zdarzeniu.